Dzień dobry wszystkim, trener z tej strony, witam w 105. odcinku serialu Droga, czyli futbolowej Rosji Franciszka, trenera polskiego szkoleniowca, próbującego zawojować piłkarski świat, pracującego aktualnie w Ajaxie Amsterdam w holenderskiej Eredivisie. W dzisiejszym epizodzie dwa spotkania. Najpierw mecz ze szwedzkim Djurgårdens w ramach Ligi Mistrzów, a później domowa potyczka na wyjeździe w Heerenveen, o ile się nie mylę, zanim spotkania. Oczywiście przegląd wydarzeń ostatnich kilku tygodni, w których wydarzyło się sporo i bardzo dobrze, bowiem zanotowaliśmy, moi drodzy, wspaniały miesiąc, osiągając komplet zwycięstwa. Po kolei, na początek mamy mecz z VVV Venlo. Mecz, w którym nie zagrał Grzegorz Piekarski, bowiem ma kontuzję. Cały miesiąc był kontuzjowany, więc nie zagrał choćby minuty i nie wiadomo, czy w dzisiejszym odcinku zagra chociaż parę minut. Wydaje mi się, że być może będę mu w drugim meczu na niego postawić, więc Bisoni w ataku. George tutaj dostał szansę pokazania się na prawej stronie, generalnie średnio z niej skorzystał. Tak czy siak, wygrywamy 3-0, dwa gole Bisoniego, jedna bramka Nonato, czyli Brazylijczycy strzelali bramki, asystowali Francuz karierę, Fenol Hiszpan i Hualder również Hiszpan. Wygrywamy 3-0, dopisujemy 3 punkty. Podobnie było tydzień później, kiedy to pokonaliśmy Go Ahead Eagles. Znowu bramki Brazylijczyków, José Carlos w 8 minucie, Bisoni w 13 i George w 66. Tutaj już skorzystaliśmy z Bisoniego na prawej stronie. Troszkę dostosowaliśmy tutaj taktykę pod Brazylijczyka. Za chwilkę zobaczycie, w jaki sposób. No a ten odwdzięczył się bramką, która była na 2-0. José Carlos, Bisoni, George, a asysty zaliczali karierę Arslan Rars. Jeszcze świetny mecz naszego bocznego obrońcy. Wreszcie te boki obrony zaczęły być troszkę bardziej aktywne. Mamy 3 punkty. Później mamy bardzo ciężki wyjazd do Leverkusen i cóż to było za spotkanie, moi drodzy. Po w zasadzie do 60 minuty przegrywamy 2-0, w zasadzie nie istniejąc. Tutaj w pierwszej połowie zagrałem tą klasyczną taktykę, w drugiej zmieniłem już na tą taktykę pod Bisoniego, o czym mówiłem, troszkę inaczej tam są rozłożone akcenty i wygrywamy 3-2. A jak do tego doszło? El Fassi w 35, 1-0 dla gospodarzy, Zabarni w 54 i 2-0 dla gospodarzy. Do tego momentu mieliśmy, zdaje się, 2 strzały na bramkę. Nagle w 61 Gravenberg odbiera piłkę, strzela. Mamy 2-1. Minutę później Fenol dośrodkowuje karierę, wykorzystuje. Mamy 2-2, moi drodzy. I to był już wspaniały wynik. Ale w 87 minucie Os podaje do Łukasza Szczypka, do tego 16-letniego Polaka, który pakuje piłkę do siatki. I mamy 3-2. Odwróciliśmy ten mecz, odwróciliśmy kartę, grając naprawdę w drugiej połowie bardzo, bardzo, bardzo piękny futbol. Wygrywamy 3-2 z Bayerem Leverkusen i dopisujemy 3 punkty w Lidze Mistrzów, jakże ważne. Tydzień później, znaczy nawet nie tydzień, tylko parę dni później jedziemy do Tilburga na mecz z Willemem i tam bramka Szczypka daje nam 3 punkty, podobnie jak w meczu poprzednim. Była to jedyna bramka w tym spotkaniu. Gravenberg Polaka tutaj wypuszcza w uliczkę między dwóch obrońców. Szczypek sytuację wykorzystuje. Mamy 1-0. I mecz ostatni, mecz z Volendamem, który jest rewelacją chyba tego sezonu, bo zajmował przez moment, chyba teraz może spadł troszkę, ale trzecie miejsce, zdaje się, w momencie spotkania. Na trzecim miejscu był ten zespół. Wygrywamy w sposób zdecydowany, w sposób jasny i oczywisty. 6-0. Jakie 3? 3-0 to było do przerwy, kiedy karierę trafił w 16 minucie z podania Bisoniego. W 21 poprawił po podaniu Holiego, tego Słowaka, który tutaj robi coraz lepsze postępy. Hat-trick skompletował w minucie 40 po wykorzystaniu rzutu karnego. No i w drugiej połowie mamy Gravenberga w 56, podanie Bisoniego, José Carlosa w minucie 62 z podania karierę i Jorel Hato w 87 minucie ustala wynik spotkania po wrzutce Holiego z rzutu wolnego albo różnego, chyba różnego. Albo nie, zdaje się, że wolnego, bo było to dośrodkowanie na długi słupek, więc chyba był to jednak rzut wolny. Wygrywamy 6-0. Tabela Eredivisie wygląda no, dla nas wspaniale, bo mamy 10 spotkań, 10 zwycięstw, 30 punktów, 4 punkty za nami zespół z Alkmaar, który ma 26 punktów, 8 punktów za nami Feyenoord.
13 punktów za nami PSV, Nijmegen, Volendam, właśnie ta rewelacja i Utrecht. Jak sobie radzi Groningen? Były wicemistrz, no, aktualny wicemistrz, nie był aktualny wicemistrz Holandii w tej chwili w strefie spadkowej, tylko 7 punktów, ale chyba niezła postawa w Lidze Mistrzów, tak mi się coś zdaje, bo oni grają w Lidze Mistrzów. Zobaczmy sobie kalendarz, pierwszy skład Champions League. Pierwszy mecz wygrywają z Djurgården, później z FC Porto przegrywają i remis z Milanem u siebie, tak więc całkiem nieźle. Dzisiaj grają z Borussią Dortmund, później z Legią Warszawa, proszę bardzo, Legia również w fazie grupowej Ligi Mistrzów gra. Jak sobie radzi, zaraz zobaczymy. My jesteśmy w tej chwili na miejscu czwartym razem z Rangersami, razem z Porto, no o całą tutaj masą zespołów, więc musimy tutaj się sprężać i wygrywać. Legia na miejscu 23, tak więc w tej chwili załapie się do baraży, no ale jeszcze tutaj jest 5 kolejek, które trzeba rozegrać. A gdzie mamy Groningen? Na miejscu 19, nad Barceloną, proszę bardzo, nad Benfiką, nad Juventusem, nad Borussią, no kapitalnie sobie radzi nasz klub, szkoda, że znaczy holenderski, nie nasz, nie, tylko klub po prostu z Holandii, szkoda, że nie umie tego pogodzić się z ligą i jakoś sobie też radzić w lidze, bo na razie no, liga jest dla nich wielką drogą przez mękę. Już przechodzimy do spotkania Vanderberga. Aktyn w bramce, Vargas, Hualde, Schurz, Fenol w obronie, Timber, José Carlos, Gravenberg w pomocy, Karriere, Szczypek, Bizoni w ataku. Co zrobiliśmy w nowej taktyce? Ano, przesunęliśmy troszkę akcenty, przede wszystkim Bizoniego daliśmy na wysuniętego rozgrywającego, żeby tutaj piłka jak najczęściej była przy jego nogach i też trochę spuściliśmy naszego tutaj środkowego pomocnika w funkcji ataku, tam miał automatyczną, troszkę go z łańcucha spuściliśmy właśnie naszego środkowego pomocnika, tym jest akurat José Carlos i też przynosi to niezłe efekty. Zaczniemy jednak od tego, bo to ta taktyka dała nam 6-0 z Volendamem. Więc zgłaszamy zespół, wychodzimy na boisko grać ze szwedzkim Djurgården, oczywiście w ramach czwartej kolejki Ligi Mistrzów. Co tam się dzieje za oknem, nawet nie wiem, chyba jakaś ciężarówka wjeżdża, mam nadzieję, że tego nie słyszycie, choć pewnie troszkę tego słychać, bo ja słyszę to bardzo wyraźnie. Mamy rozgrzewkę, już pojechało, przejechało, więc rozgrzewka i wychodzimy na spotkanie. Jak mówiłem, czwarta kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów. Mecz. Ajax Amsterdam kontra Djurgården CF. Zobaczmy, czy są tu może jacyś Polacy. Nie ma. Wychodzimy na boisko, wychodzimy wygrać, bo takie mamy bardzo proste zadanie na to spotkanie. Djurgården tutaj no raczej nie jest przeciwnikiem, którego powinniśmy się obawiać i do którego powinniśmy podchodzić z jakimś wielkim respektem. Po prostu mamy tutaj robotę do wykonania i trzeba ją wykonać. Zobaczymy, czy już od początku rzucimy się na rywala. Szczypek, Timber do Vargasa, Vargas do Hualdego, Hualde nie wie, co ma zrobić, podaje do Schurza, Schurz troszkę przestrzeni zdobywa, Gravenberg, wypłaszcza się tutaj ta obrona, Szczypek, ciężko tam przejść, ale urwał się José Carlos, jednak odzyskujemy piłkę, José Carlos tak mocno zasunął w poprzeczkę, że prawie zobaczyłem napisy na piłce i szwy poszczególne, szkoda, że to nie wpadło, bo być może powinniśmy, oj, uraz kolana, myślę, że powinien zastąpić go Grzegorz Piekarski. No nie wiem, czy ryzykować powrót Grzesia. Jak na razie Szczypek radzi sobie, może na drugą połówkę już Grześka wpuścimy na boisko. Nie planowałem tego robić, ale być może taki będzie, taka będzie potrzeba sytuacji. 25 minuta. Jak na razie no coś nam się tutaj nie układa w tym spotkaniu. Zobaczymy, czy teraz się uda coś zrobić. Hualde do Szczypka, José Carlos do Karriere do Vargasa, Vargas do Timbera, ten do Szczypka, ten do Hualdego. Zobaczmy, znowu się tutaj bardzo wypłaszczają, bardzo defensywne są te taktyki naszych przeciwników ostatnimi czasy, bardzo ciężko się przez to rozerwać. Szczypek, mamy 1-0. Nie wiem, czy nie było spalonego, nie, raczej nie było. 30 minuta spotkania, znowu asysta z boku obrony, bardzo ładna, Szczypek, podanie do Timbera, Timber ładnie wreszcie wyprowadzony, tutaj nasz boczny obrońca, świetne podanie do Szczypka, który bardzo szybko w
bieg polekarny, wykończył sytuację i ma swoją czwartą bramkę w tym sezonie chłopak, który ma lat 16. Chciałbym to bardzo wyraźnie podkreślić. Mamy 1-0, jak na razie nieźle sobie radzimy. Dziurgardens jak na razie tylko jeden strzał, 70% posiadania piłki po naszej stronie. No chciałbym chyba troszkę więcej sytuacji, zwłaszcza, że mamy tutaj Bisoniego i Karierę, które są ostatnio naprawdę w dobrej formie. Okej, taktyka, poproszę taktykę. Nie, nie zejdzie jeszcze. Nie wejdzie na boisko nasz zawodnik. Zrobimy tak, że wpuścimy Żorża i do ataku damy Bisoniego, czy też Bisoniego, bardziej chyba Bisoniego. I czy wchodzimy na tą taktykę? A może wejdziemy, chociaż George nie wiem, czy sobie dobrze poradzi w funkcji wysuniętego rozgrywającego. Powinien być na dwie gwiazdki, czyli powinno być w miarę ok, aczkolwiek nie wiem, czy chce, żeby on za często miał piłkę. Odwrócony skrzydłowy, wysunięty rozgrywający. No nie, chyba jest błyskotliwość decyzji w porządku. Ok, chyba możemy sobie zaryzykować i tą taktyczkę na drugą połowę zaproponować. Ok, wracamy i jeszcze szybciutka wizyta w szatni. Tak, zagrajmy na miarę tych oczekiwań. Rozpoczynamy drugą połowę meczu z Dziurgarden. Jak na razie zajmujemy miejsce drugie tuż za Aston Villą, która po raz kolejny notuje fantastyczny sezon. No naprawdę, co tam się w tym klubie wydarzyło, to no, ciężko powiedzieć. Uwaga, Gravenberg, dośrodkowanie, Hualde było blisko, ale jednak ten strzał był z dość dalekiej odległości. Mam wrażenie, że gdyby piłka leciała w światło bramki, to tutaj spokojnie bramkarz mógłby sobie z tym poradzić. Jak na razie nie gramy jakiegoś porywającego futbolu. Takie sobie zwykłe 1-0, które nam się często przytrafia w tym sezonie. Jakoś tutaj nie wiem, czy coś się wydarza w zespole, czy są tutaj jakieś potrzebne są jakieś większe zmiany, może całkowita zmiana systemu, może powrót do któregoś z tych poprzednich byłby tutaj dla nas dobry, bo no, chociaż z drugiej strony zobaczcie, 24 strzały oddajemy, 9 celnych, no, to nie jest tak, że nic nie budujemy i nic z tego nie mamy, to jest po prostu fakt, że w zasadzie nie wiem co, nie wiem co mam powiedzieć w tej kwestii. Mamy 4 zmiany, nie 3, jeszcze mamy czas na 2, więc wejdzie sobie Dudman za Karierę i zdejmiemy też Bisoniego, którego zastąpi, no właśnie kto? Kto jest tu chętny? Zrobimy tak, Mirosław Holi wejdź z Bisoniego, tu zrobimy tak, a tu zrobimy tak i tu będzie schodzący napastnik z funkcją ataku i Dudman też będzie schodzącym napastnikiem z funkcją ataku, a wysuniętym rozgrywającym będzie właśnie Gravenberg i w ten sposób rozegramy sobie te, no super, skończymy w 10. A czy jeszcze mamy jedną zmianę? A jeszcze mamy jedną zmianę. Dudman. Ok, tylko że Dudmana wpuściłem wcześniej na boisko i co, nie zdążył wejść, czyli gdybym troszkę wcześniej zrobił tę zmianę, nie mielibyśmy kontuzji Karierę. Zobaczymy jeszcze, ile będzie trwała przerwa Francuza. Jeszcze Holi widzę kontuzja. No pięknie, robi się ciekawa końcówka tego meczu. Nie powinniśmy tutaj mieć problemów, ale jest szansa, że będziemy je mieli. Gravenberg, ładnie to wygląda, do Dudmana. Dudman, Vargas, no na to nie ma bramki. Będzie rzut rożny, ktoś tam piłki dotknął po drodze, 5 minut doliczone. No, musimy się wystrzegać, bo mamy tylko 1-0. Wiem, że ta nasza przewaga jest wielka. Mirosław Holi, jeszcze kontuzja. No super, zostanie sobie na boisku, został nam doliczony czas gry. Musimy to jakoś wytrzymać. No, mogą tu być bardzo przykre reperkusje tego spotkania. Sporo tutaj kontuzji, as! Trafia w słupek, niestety nie ma bramki. Chyba dojdzie do końca spotkania. Bayer Leverkusen prowadzi z Legią 2-0. Uwaga, no teraz nie wpuśćmy bramki. Co tu się wydarzyło? Nic się nie wydarzyło. Mamy rzut
minut wolnych, już jesteśmy po doliczonym czasie gry, żeby tu nam się krzywda nie wydarzyła. Fenol do Szursa, ten do George'a. No może teraz wypuść któregoś z naszych zawodników. Mielibyśmy praktycznie sytuację sam na sam z bramkarzem tutaj, wychodząc ze swojej połowy, nie obowiązuje przepis o spalonym. Dobra robota, panowie, nie byliśmy w szczytowej formie, dobry wynik osiągnęliśmy. Jeszcze zobaczymy sobie, ile potrwają tutaj kontuzje i za moment wrócimy na spotkanie numer 2 dzisiejszego odcinka, czyli mecz z oczywiście Heerenveen, czy Heerenveen, no a bardziej z angielska to traktujmy, no to niech będzie SC Heerenveen, chociaż pewnie powinno here, dobra, nie będę się wygłupiał. Mogę prosić już, koniec przetwarzania i informacje na temat tego, ile nasi zawodnicy będą kontuzjowani. Poproszę, kontynuuj. Jest Jurgardens na miejscu 30. Dobra, przegląd rozgrywek. Mamy to, jest 7 informacji w skrzynce. Na tę karierę 3 tygodnie. Szczypek 5 do 7 dni. Holly 1-2 dni. Ok. Kontuzja zaczynam kryzysu. Może to być. Dobra, wracamy za moment na mecz numer 2. Moi drodzy, wracamy na mecz z Heerenveen, który zaczniemy w składzie następującym Vanderbergach, ten w bramce, Arslan, Schurz, Blok, Fenol w obronie, no na to José Carlos, Gravenberg w pomocy, Dudman, Den Turk, Bisoni w ataku. Sięgnęliśmy aż do rezerw, żeby ściągnąć Kaspara, Den Turka, bo kontuzjowany jest Szczypek. Piekarski wprawdzie już mógłby grać, ale tutaj zalecenia fizjoterapeuty mamy na 45 minut. Mógłbym tutaj Bisoniego wstawić, może George'a tutaj na pomoc, ale Den Turk zasłużył sobie na szansę w zeszłym sezonie. Był królem strzelców na zapleczu holenderskiej ekstraklasy. Teraz też jest najlepszym strzelcem w Keuken Campion Divizie, więc myślę, że po prostu zasłużył sobie na szansę. Oczywiście jesteśmy delikatnym chyba faworytem tego spotkania, bo tutaj ta mocna nasza osłabione to trio ofensywne no będzie miało w tym meczu swoje problemy. Myślę i mam nadzieję, że Gravenberg, że José Carlos, że Bisoni tutaj pociągną naszą ofensywę i doprowadzą do tego, że to spotkanie również będzie dla nas zwycięskie, choć nie tutaj nie łudzę się, że jeżeli będzie porażka, to będzie porażka. No my kiedyś przegramy mecz ligowy w tym sezonie, kiedyś będzie, przytrafi nam się jakiś remis, więc podchodzę do tego meczu zdecydowanie na spokojnie. Zaczynamy, moi drodzy, 11. kolejka holenderskiej Eredivisie, mecz SC Heerenveen aktualnie na 11. W tym miejscu kontra oczywiście Ajax Amsterdam, aktualny lider tabeli, który no nawet mimo ewentualnej dzisiejszej porażki dzisiaj no nie spadnie z miejsca pierwszego. José Carlos przy piłce, właśnie Brazylijczyk. Mam nadzieję, że on tutaj coś nam wykombinuje. No na to! Szkoda, że to nie wpadło, bo była to naprawdę ładna akcja i piękny strzał Brazylijczyka. No i piękna też akcja jego tam ciutkę starszego kolegi. Widzę, że Stefan Blok już jest mocno zmęczony. On tutaj grywa w zasadzie tydzień w tydzień w drugiej lidze, więc wystawiam go tak troszkę na połówki. Uwaga, Bisoni, co tutaj mamy? Haldun do nikogo, Arslan przy piłce, Arslan na lewej stronie, José Carlos, Schurz, Gravenberg, Fenol wprowadza się w pole karne, Bisoni, czy to będzie rzut karny, czy będzie to rzut karny? Myślę, że tak, sędzia przerwał grę, Bisoni w zasadzie mógł dopaść do piłki i umieścić ją w siatce, więc nie wiem, dlaczego tutaj gra została przerwana, bo nawet gdyby był faul, no to mogliśmy tutaj pokusić się o przywilej korzyści, a Bisoni miał piłkę w polu karnym. Zobaczmy, nie ma karnego, no właśnie. I dlaczego teraz ta gra będzie przerwana? Tego nie wiem. Ta sytuacja jest mocno irytująca. Gravenberg też jest już zmęczony, Den Turk też zmęczony, więc no nie będzie łatwo w tym meczu. Mamy przerwę, mamy dalej 0-0. Szybciutko taktyka wchodzi Grzesiu na boisko za Den Turka. To nasza pierwsza zmiana. Jorel Hato wejdzie sobie za Bloka, który jest zmęczony. Sywer Os wejdzie sobie z kolei za Gravenberga. Jesteśmy ok. Bisoni też troszkę podmęczony. Schurz, Fenol, ale tu jeszcze możemy dwie zmiany wprowadzić, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w okolicy 65-70 minuty, zwłaszcza w kontekście również wyniku, jak
na razie prowadzimy tutaj w strzałach, w posiadaniu też jesteśmy na prowadzeniu, ale takich rzeczy musimy się wystrzegać, bo gdzieś tutaj te stałe fragmenty nie są naszą mocną stroną w tym sezonie, zwłaszcza defensywa, zwłaszcza to jak bronimy przy stałych fragmentach, bo już zdarzało nam się po prostu bramki tracić w sposób dosyć prosty. Mamy 60 minut, ok, zobaczymy sobie tą akcję i chcę przejść na taktykę z wysuniętym rozgrywającym, żeby troszkę, chociaż Bisoni dzisiaj nie gra jakiegoś wielkiego spotkania. Uwaga, uwaga, żebyśmy tutaj nie stracili bramki. I mamy, o Jezu, 12-2 strzałach, 2-0 w strzałach celnych. I niestety tracimy bramkę. Tak więc dzisiaj naprawdę fatalny mecz. W ogóle nie jest to jakiś nasz wielki odcinek. Zagraliśmy z Djurgården, też nie zagraliśmy jakiegoś wielkiego spotkania. Hato tutaj nie zdążył się wbić przed napastnika i niestety przegrywamy z Heerenveen. Naprawdę mając wiele atutów w swojej dłoni. Szybciutko przechodzimy tu. Ok, czy coś jeszcze tutaj możemy zmienić? Ok, Hualde wejdzie za Szursa. Bisoni też już. Nie, Bisoni musi wytrzymać. Trudno. Wracamy na boisko. Szybciutki okrzyk z zażądaniem więcej. Uwaga, mamy bramkę, Jorel Hato, no wreszcie jest wymęczona troszkę ta bramka. Jorel Hato po dośrodkowaniu Sivera Osa strzela na 1-1, no ale to jest ciągle za mało. My tutaj chcemy mieć zwycięstwo. Jeszcze tutaj muszę swoich zawodników no jakoś do boju wezwać na te ostatnie 10 minut. Dobra, niech będzie już ta zmiana. Ok, niech będzie Timber na te ostatnie 10 minut. Zobaczymy, co się tu wydarzy. Czolić do Engarda. No na to tutaj chciał przechwycić, nie udało się. Czy uda nam się wygrać piłkę? Wygrywamy. Hualde do Dudmana. Ten jednak traci. Chyba zbyt bezpośrednio. Uwaga, teraz źle. Arslan jednak świetnie w odbiorze. Podanie do Dudmana. Dudman jest na wolnym polu. Uwaga, będzie szukał. Powinien poszukać chyba Grzesia Piekarskiego. Grzesiu Piekarski też powinien się w sposób jakiś bardziej zdecydowany właśnie, tak jak powiedziałem, zdecydowany znaleźć w polu karnym, oderwać od obrońców. Zatwierdzamy zmiany, wracamy na boisko, bo oto kolejna akcja. Leo Kokubo wybija piłkę. Co my tu mamy? Sivert Oss jest teraz przy futbolówce. Do José Carlosa, ten do Piekarskiego, ten do Dudmana. Wreszcie troszkę przyspieszyliśmy gry. Piekarski nie trafia, szkoda, bo była to akcja, która powinna dać nam prowadzenie. No Grześ Piekarski, no ma te kilka tygodni za sobą w plecy, więc nie wymagajmy od niego zbyt wiele. Iranildo Bisoni 6-2, no, fatalna postawa Brazylijczyka, absolutnie. Uwaga, Jorel Hato, jeżeli nie możemy normalnie, to trzeba ze stałych fragmentów szukać, szkoda, że to nie wpadło. No i teraz, czy będziemy mieli jeszcze jakiegoś flopa, który tutaj zabierze nam nawet ten remis? Fantastyczne zachowanie zawodnika, który przyjął piłkę i nie wiem, wybieg na aut. Ostatnia 30 sekund. Dudman do Sivera Ossa. Sivert Oss, ależ fatalne znowu podanie. Gdzieś to wszystko nam się nie skleja. Bisoni, no może on wreszcie jakiś moment magii wyprodukuj nam w ostatniej minucie. No, wyprodukowałeś podanie. O Jezu, Sivert Oss, kolejne fatalne podanie. Co ten człowiek robi? Koniec meczu, 1-1. Beznadziejna gra. Wejdę do szatni i naprawdę tutaj... Tak. No cóż, nie wygrywamy. Mamy remis, który jest dużym rozczarowaniem, chociaż biorąc pod uwagę okoliczności, fakt, że naprawdę ta nasza siła ofensywna dzisiejszego dnia była malutka, plus te kilka takich dziwnych rzeczy, sytuacji. Jednak PSV też przegrywa. Alkmaar chyba też przegrał, bo utrzymaliśmy 5-punktową przewagę nad zespołem, który zajmuje aktualnie drugie miejsce, więc ostatecznie jakieś tam
Tragedii nie ma, ale no musimy po prostu grać lepiej. Poszukamy chyba jakichś nowych rozwiązań taktycznych. Tak czy siak, w następnym odcinku widzimy się na meczu z Bayernem. Dobra, zrobimy sobie Bayern i zrobimy sobie Feyenoord. Czyli będziemy mieli dwa ciekawe mecze. Feyenoord w ramach drugiej rundy Pucharu Holandii. Tak więc już w drugiej rundzie wpadamy na jednego z najgroźniejszych rywali. Będzie ciekawie, bo już od trzeciej rundy któregoś z tych klubów nie będzie. Oczywiście też mecz z Bayernem u siebie rozegramy, na co już serdecznie zapraszam. To był Trenero, to był serial Droga, do zobaczenia, peace out.